tutaj Cześć Czemsnąż i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Zapraszamy do Metra. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się, a właściwie opowiem Wam o jednym obiekcie na stacji metra. Właściwie na budowie, którego później w przyszłości nigdy nie zauważymy. Nie zwróćmy na niego uwagi w najmniejszy sposób. Nawet osoby jeżdżące metrem, czyli nasi maszyniści z metra, nie zauważą go. Czemu? Ponieważ mówię dzisiaj o komorze demontażowej 18 za stacją Trocka. Dlaczego to jest bardzo ważne miejsce i poświęcę mu aż cały jeden odcinek, możecie zauważyć z miniaturki. A mianowicie, były tu wyjmowane, dokładnie w czwartek, tarcze TBM. Jest to najważniejszy element z budowy metra, jeżeli chodzi o taką jedną faktyczną maszynę, ponieważ to dzięki niemu powstaje nasz cały tunel, a właściwie parę tunelów, które łączą wszystkie stacje i wszystkie obiekty dookoła nich. Co jest ważne? Ważne jest to, że te tarcze nagrywaliśmy dla Was o pewnym odcinku, jak były wkładane. Tu pokażę teraz kartę do tego filmu, gdzie faktycznie było pokazane, jak były wkładane na stacji Brudno, właściwie za stacją Brudną C21, a teraz po przejechaniu całej trasy przez stację Konratowicza C20, przez wentylator V21, V20, i V19, no i oczywiście przez stację C19 Zacisze, dotarły do komory demontażowej 18 przy stacji Trocka. Tak wyglądało to jeszcze przed chwilą rozbiórki, właściwie wyjmowania. Co ważne, jest tutaj całkowicie ściągnięty cały nowy dźwig, żeby dało się to jakkolwiek je wyjąć. One ważą naprawdę, tutaj masą całkowitą jest 615 ton, więc możecie sobie wyobrazić, jakie to jest naprawdę ciężkie. Jej długość całkowita to jest 97 metrów i średnica tej tarczy, tutaj właściwie tej przedniej lufy, jakby to się powiedziało, to jest 6,27 metra. Tak dokładnie to wygląda i one, mamy takie cztery w Warszawie, budują nam metro, a właściwie budowały, bo niektórych z nich już nie zobaczymy w Warszawie, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, jak były wyjmowane. Pierwsza tarcza niestety nie udało mi się dojechać, ponieważ było to dosyć rano, około godziny 10, więc macie tutaj zdjęcia, jak faktycznie już została wyjęta. Z tego co wiem, odbyło się to bez dużych opóźnień, zgodnie z planem, czyli tam koło godzinki wyjmowali całą tarczę, więc nieźle. I to mniej więcej tak to wyglądało. Jak widzicie, tak tarcza już tutaj jest postawiona, bezpośrednio tutaj z naszą ulicą Partulińską, obok której w przyszłości będą te tarcze wyjeżdżać na dniach, żeby po prostu dojechać sobie, wiecie, do naszego tutaj ich magazynu. I nie wiemy, czy te tarcze będą jeszcze używane, ale tak czy siak, tak wyglądał proces tej budowy, na właściwie wyjęcia tarczy, już po wyjęciu pierwszej tarczy, która to była Maria tarcza. Wyleciła ona łącznie na tym odcinku 2908 metrów, czyli naprawdę dosyć dużo i raptem, około miesiąca temu, może przesadziłem z tym miesiącem, niedawno dotarła faktycznie do tej komory demontażowej, dzięki czemu mogła zostać już wyjęta, odczepiąc wszystkie rzeczy i prace tutaj takie podstawowe zostały już poczynione tutaj jeszcze na dole. No i teraz możecie zobaczyć już, jak faktycznie, jak została wyjęta Anna, która wyleciła 2878 metrów, czyli też naprawdę dosyć długi kawałek. Przewieciła się przez stację oczywiście Brudno, Konratowicza, przez Brudno się nie przewieciła, z Brudno wystartowała przez Konratowicza i Zacisze i dojechała tutaj do naszej komory demontażowej. Macie teraz ujęcia jednocześnie i czasami zdjęcia z drona, czasami macie zdjęcia z kostki. Obydwa nagrania później będę możliwości wstawię jako osobny film, bo to naprawdę są świetnej jakości filmy. Nie sądziłem, że aż tak dobrze i tak idealnie mi się uda to wszystko nagrać. Zdjęcia z drona nie są najlepsze, w sensie dosyć mi się miatał dron, ale tak czy siak idealnie widać tutaj wyjęcie naszej całej tarczy, jakie to jest wielkie przedsięwzięcie. Ten dźwig, który musi ponieść taką wielką masę, specjalnie jest wynajmowany na odpowiednie dni tutaj podczas wyjmowania naszej tarczy, więc on jest szybko składany i szybko rozkładany. Z tego co dzisiaj widziałem, dzisiaj jest dla mnie piątek, już została właściwie całkowicie zdjęta główna część naszego dźwigu i prawdopodobnie w sobotę już go nawet nie będzie na Trockiej, co jest dosyć szybkim, bym powiedział, tutaj elementem tej całej procedury. No i teraz tak, widzicie to już dokowanie, całość zdejmowania, no i oczywiście później te wszystkie liny i tak dalej trzeba było pozdejmować i dźwig został wyłączony. Chwilę po tym, jak ta tarcza skończyła swoją pracę, właściwie została wyjęta na świeże tak zwane powietrze, mogliśmy zobaczyć, że dokładnie się skończyła już praca tutaj na budowie. Była to około godziny 18, około 18.30 faktycznie skończyłem wszystkie nagrywania, już stamtąd się oddaliłem w kierunku domu. Także tak, dosyć to długo trwało, cała procedura zazwyczaj trwa około doby.
No i tak, teraz możecie zobaczyć drugie ujęcia, cały czas z jednego ujęcia, czyli z mojej kamerki, gdzie dokładnie możecie zobaczyć cały proces i jaką długą drogę tutaj pokonała. Bo to jest naprawdę rzadko się zdarza, żeby TatrzTBM aż tak długi odcinek przejeżdżał. I tak, ważną rzeczą, jaką trzeba tutaj zwrócić uwagę, to jest to, na co one są kładzione. Bo wiecie, jak one by się poturlały, to samochód to bardziej niż to czołg by poturbowały go, więc no, także tak to wygląda. Taka tarcza jakby zaczęła się turlać, w ogóle sobie nie wyobrażam tego, ale no tak czy siak. Jeżeli by się poturlała, to by zmierzyła parę rzeczy, a jeżeli by człowieka zahaczyła, to człowieka by nie było. Dlatego na szczęście takich sytuacji nie ma i jest wszystko tutaj zabezpieczone, żeby taka sytuacja się nie pojawiła. Dlatego są one wstawione w tak zwane kołyski, dzięki czemu właśnie w ten sposób jest tu później przekładana i rozkładana. Ale kołyski są na szynach, co jest ważne, i później po prostu tarcza, ona nie jest takim jednym wielkim elementem, ona się składa z czterech głównych elementów, tej turbiny, która wyciąga cały urobek z przodu, całej tej tarczy, tej przedniej lufy, to jest jeden element, ten przedni, który się wyleci i z wszystkimi nożycami i tak dalej, on wszystko tnie, to jest jeden element, i cała tej kubatura, ta metalowa, to co się ciągnie za tą tarczą, to są jeszcze dwa elementy, które się tutaj ładnie rozkręca. Oczywiście mówię o tych największych elementach, bo wiadomo, że jest multum też małych podzespołów i tak dalej, małych jak małych, ale tak czy siak, i później po prostu na tych szynach można to spokojnie rozszczepiać. To też trwa, samo zdejmowanie z tą tarczą będzie trwać około miesiąca, więc jeszcze chwilę tutaj będziemy mogli je zobaczyć. Co ważne, no skończyło się to późno, nie powiem, że nie, padał deszcz, to jest chyba największy minus taki podczas tego, ale jak widzicie na zdjęciach tego zbytnio nie widać, poza jedną kroplą, która faktycznie raz padła mi w obiektyw. Poza tym chyba właściwie było całkiem nieźle, bym powiedział wręcz. Ale nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, jak to wygląda na zakończenie. Macie tutaj chyba zdjęcie, a przynajmniej jakiś filmik albo zdjęcie zakończenia, faktycznie jeszcze w nocy, kiedy było już ciemno. No niestety matryca w moim dronie nie jest ogromna, więc zdjęcia nocne nie porażają swoim doświetleniem. Dlatego widzicie prawdopodobnie moje zdjęcia. I pojechałem oczywiście dzisiaj, żeby dokładnie tutaj wam pokazać, dlatego ten odcinek się pojawia dzisiaj, a nie wczoraj. Żebyście mogli dokładnie zobaczyć, jak to wygląda teraz. Są obydwie tarcze, które zostały tutaj wyjmowane w dokładnie w tych samych miejscach, gdzie miały być, czyli po prostu na kołyskach. I póki co przy tarczach nie ma zbytnio jakichś tam, w sensie tam już jest jakieś tam proces spawania, odklejania różnych elementów i tak dalej. Natomiast co jest najważniejsze, to aktualnie jest dźwig całkowicie usuwany z terytorium naszej tutaj placu budowy. No bo on jest wynajęty, a domyślam się, że takie wynajęcie takiego dźwigu też może trochę kosztować. Przecież on był wysoki na około 70 metrów. Wy wiecie, jakie to jest wysokie? To trudno się omija to dronem zgodnie z przepisami. Znaczy no, 30 metrów zapasu, tak czy siak. No ale wiecie mniej więcej, o co chodzi. Także tak, tak to wygląda. Jedna tarcza, druga tarcza, jedna jest blisko ulicy, tak jak mówiłem, druga jest trochę dalej, tam schowana. Jeżeli by mi się udało nagrać, jak one stąd wyjeżdżały, to byłbym zadowolony, ale to jest trudne do złapania, te tarcze, bo niestety one wyjeżdżają w nocy i zwyczaj po kryjomu, ponieważ, znaczy to jest w nocy o północy, albo właściwie nawet później, około trzeci nawet czasem to się zdarza, ponieważ one jadą całą ulicą. One są tak szerokie, że zajmują dwa pasy jezdni i no to nie jest łatwe do wywiezienia, po prostu ruch jest wstrzymywany podczas takiego kursowania. Linie nocne, autobusowe po prostu mają delay, tak, linie autobusowe nocne stoją w korku, dobrze zrozumieliście? I takie różne rzeczy. Także tak to wygląda. Cały proces tutaj wyjmowania naszej rzeczy. Postanowiłem tutaj zbyt specjalny odcinek, no bo jednak dużo mam tutaj ciekawych materiałów, które wam mogę pokazać. Mam nadzieję, że ten odcinek się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być cały czas na bieżąco z budową Meta i innymi inwestycjami w Warszawie, jak tramwaj, kierunek Winnica czy inne inwestycje, kliknijcie, subskrybujcie ten dziwny dzwoneczek. Ja od razu mówię, w najbliższym dwóch tygodniach pojawi się kolejny odcinek Zapraszamy do Meta, gdzie omówię dokładnie, jak wygląda nasza budowa już na stacjach Brudno, Zacisze i Konatowicza, i również tutaj Kardera, ale to będzie bardziej wspominka, bo tutaj właściwie wszystkie najważniejsze informacje już zawarłem. Mam nadzieję, że wam się podobało, no i co dłużej mówić, do zobaczenia już wkrótce. A, no i jeżeli chcecie być jeszcze bardziej na bieżąco, pogadać o Warszawie i tak dalej, zapraszam na serwer na Discordzie, a Wizolandia, link w opisie. Do zobaczenia już wkrótce, w kolejnych materiałach na moim kanale. Pozostawiam was takim timelapsem na koniec. Cześć!